Witajcie, drodzy, zatrzymujemy się przy słowie Boga, trwałym, mocnym, wiernym, wskazującym nam drogę. Dzisiaj fragment z Ewangelii według świętego Jana. Wrócili strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: czemuście go nie pojmali? Strażnicy odpowiedzieli: nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Odpowiedzieli im faryzeusze: czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do niego: czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się, każdy do swego domu. Przewrotność, nazywanie dobra złem, odrzucenie Jezusa. W tym świętym czasie Wielkiego Postu chcemy prosić Ducha Świętego, abyśmy pośród wielu głosów umieli rozpoznawać ten jeden, jedyny, prawdziwy głos Jezusa, głos Ojca, głos Ducha Świętego w nas. Myślę, że wszyscy jesteśmy poruszeni ostatnimi wydarzeniami, w których zdarza się, że ktoś kłamie, patrząc prosto w oczy. Patrząc prosto w oczy, nazywa zło dobrem. To jest straszna, diabelska przewrotność. Dlatego prośmy Pana za siebie samych, abyśmy w tym świecie potrafili być źródłem światła, abyśmy w tym świecie potrafili oddzielać dobro od zła i abyśmy nie pozwolili namieszać w głowach nam, naszym bliskim, dzieciom, wśród których żyjemy, abyśmy umieli mocno stawać po stronie dobra i prawdy. Prośmy o to Matkę Bożą, najczystszą, najprawdziwszą, która całym sercem przyjęła, zrozumiała i wypełniła wolę Jezusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Życzymy Wam pięknego dnia, pełnego pokoju, ale też pełnego mocy Bożej, pełnego Ducha Świętego. I zachęcam do modlitwy pieśnią: daj mi usłyszeć Twój głos.